humanistyka została troszeczkę zepchnięta na margines. I to jest przypomnienie o roli, znaczeniu humanistów, kulturoznawców, literaturoznawców, historyków. Oczywiście powinienem też używać tutaj feminitywów, historyczek, kulturoznawczyń, teatrolożek i tak dalej, i tak dalej. Więc ten rodzaj prestiżu, jakim się otacza tą nagrodę, to jest pewien sposób na to, żeby z jednej strony przypominać społeczeństwu o tym, że te osoby są po prostu ważne dla poszerzania naszego pola widzenia, dla poszerzania naszego postrzegania, wyostrzania tego postrzegania, ale z drugiej strony jest to też ważne dla nas, dla naukowców, naukowczyń, dlatego, że to przypomina nam o związku ze społeczeństwem. Ja nie mówię, że to musi być utylitarne, to co robimy, utylitarne, użyteczne dla społeczeństwa, ale musi to być w jakiejś symbiozie z szerszym życiem poza akademią.